Witam moich drogich przyjaciół. Chciałbym się z wami podzielić w tym przesłaniu schematem pod tytułem Rzymska droga do zbawienia. Bóg dał nam Nowy Testament, jest w nim jeden interesujący, ważny list, który został napisany do wierzących w mieście Rzym, przez który apostoł Paweł dał instrukcję co do znaczenia zbawienia, które opisane jest w liście do Rzymian. To jest, to nazywa się Rzymska droga do zbawienia. Bardzo jest to ważne. Chcę podzielić się z Tobą pięcioma wersetami, które znajdują się w liście do Rzymian, które uczą nas o rzymskiej drodze do zbawienia. Pierwszym wersetem, który chciałbym się z Wami podzielić, jest werset znajdujący się w Rzymian, rozdział 5 i werset 8. To pokazuje nam miłość Boga do całej ludzkości. Zauważ, co czytamy w liście do Rzymian, rozdział 5 i werset 8. Czytamy, że Bóg okazał swoją miłość do nas tym, że gdy byliśmy jeszcze grzesznymi, Chrystus umarł za nas. Miłość Boga do rodzaju ludzkiego jest ponad miarę. Nie możemy nawet pojąć, jak bardzo Bóg nas kocha. On nas tak bardzo kocha i to udowodnił. Okazał swoją miłość do nas, do Ciebie i do mnie, do całego rodzaju ludzkiego, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznymi, Chrystus przyszedł na ten świat, aby umrzeć za nasze grzechy. To jest miłość Boga. Kto może zmierzyć miłość Boga do ludzkości, zwłaszcza gdy widzimy, co się dzieje w świecie, w którym żyjemy? Miłość Boga do Ciebie i do mnie jest oczywista. Jak czytamy to wyraźnie w Słowie Bożym, ale widzisz, mój drogi przyjacielu, podczas gdy Bóg nas kocha, musimy wejść do punktu, w którym mamy to zrozumienie, że wszyscy popadliśmy w grzech. Ta sama księga Rzymian w rozdziale 3 i wersecie 23, ten sam posłaniec Boga powiedział, że wszyscy zgrzeszyli i zabrakło im chwały Bożej. Cytując to, co król Izraela Dawid powiedział wiele lat wcześniej o upadku ludzkości w psalmie 14 i psalmie 53. Wszyscy zgrzeszyli. Żydzi i poganie, mężczyźni i kobiety, zgrzeszyli Żydzi i poganie, mężczyźni i kobiety, chłopcy i dziewczęta, ten naród i tamten naród. Wszyscy zgrzeszyliśmy i brak nam chwały Bożej, ponieważ Bóg jest święty i nie może patrzeć na grzech, a ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy musimy być ukarani przez świętego i sprawiedliwego Boga. Have to be punished by a holy and a righteous God. Czytamy w liście do Rzymian, rozdział 5 i werset 8, że Bóg okazał swoją miłość do nas, że gdy byliśmy jeszcze grzesznymi, Chrystus umarł za nas. To jest wspaniałe, ważne, aby to wiedzieć, mój drogi przyjacielu. I tak uczymy się tutaj, że Bóg nas kocha, ale też, że ludzie zgrzeszyli. Grzech wymaga kary. W tym samym liście do Rzymian mówiącym o rzymskiej drodze do zbawienia, ten sam apostoł Paweł napisał do Rzymian, rozdział 6, werset 23, który mówi, ponieważ żołdem grzechu jest śmierć, wieczna śmierć. Ty i ja z powodu naszych grzechów zasługujemy na karę. Zasługujemy na karę od świętego i sprawiedliwego Boga, który nie może patrzeć na grzech, a ponieważ Bóg jest światłem i w nim nie ma ciemności, nie może pozwolić grzesznemu
i kimkolwiek by nie był, wejść do Jego obecności, ponieważ żołdem grzechu jest wieczna śmierć, ale jeśli zapłatą grzechu jest wieczna śmierć i wszyscy zasługujemy na śmierć z powodu naszych grzechów, czy myślisz, że Bóg chce, abyśmy wiecznie umarli? Śmierć oznacza oddzielenie. Nie tylko fizyczne oddzielenie, nie tylko duchowe oddzielenie, ale wieczne oddzielenie. Death means separation, not only physical separation, not only spiritual separation, but eternal separation, eternal death, eternal separation from God. Wieczne oddzielenie od Boga. Jeśli zapłatą grzechu jest oddzielenie od Boga, to czyż Bóg, który nas kocha, nie zechce czegoś zrobić? I widzisz, że czwartą część tej rzymskiej drogi i do zbawienia znajdujemy jeszcze raz w liście do Rzymian 6,23, w drugiej połowie tego wersetu, w którym czytamy, że darem Boga jest życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Jesus Christ through Yeshua HaMashiach, our Lord. You see, God. Bóg dał nam dar, za który nie musimy płacić. Gift that we don't have to pay for. Gift that we receive. Dar, który otrzymujemy w sposób wolny. On to daje. Naszą odpowiedzialnością jest tylko przyjęcie go szczerym sercem, ponieważ zapłatą grzechu jest wieczna śmierć, jest to kara, na którą zasługujemy, ale Bóg, który jest miłością, który umiłował nas, gdy byliśmy grzesznymi, dał dar i wiesz, że dar, który umarł i został ukarany za grzech, tego słowa za moje i Twoje grzechy, gdy stąpił z nieba, gdy urodził się z dziewicy Marii, gdy prowadził doskonałe, bezgrzeszne życie, tutaj ostatecznie umarł na rzymskim krzyżu, a następnie poniósł nasze grzechy w swoim ciele na drzewie. I tak Bóg dał nam ten dar. Czy przyjmiesz ten dar? Czy przyjmiesz ten dar i widzisz, że w tym samym liście do Rzymian, który apostoł Paweł napisał do rzymskich wierzących, on pisze dzisiaj do ciebie i do mnie, mój drogi przyjacielu, i rzuca nam wyzwanie, abyśmy przyjęli dar Boży, ponieważ zapłatą naszego grzechu jest wieczne oddzielenie od Boga. Jest to wieczna śmierć. Bóg rozszerzył swoją miłość ku nam i dał nam ten dar, niezasłużoną łaskę, łaskę Boga w zapewnieniu nam tego daru Chrystusa, Zbawiciela, Odkupiciela, który umarł za nasze grzechy. Więc co ty i ja mamy zrobić? Czy odpowiesz, aby otrzymać dar Boży? Will you respond to receive the gift of God? Twój czas na ziemi jest bardzo krótki. Najlepsi z nas będą żyć długo, ale nie więcej, ponieważ Bóg przydzielił każdemu z nas określony czas tutaj na powierzchni tej ziemi, ponieważ jest to wyznaczone ludziom raz umrzeć, a potem sąd. I jak smutno będzie, gdy jeden umrze bez posiadania w swoim sercu życia wiecznego z daru Boga. Oto gdzie apostoł mówi Rzymianom i Bóg jest przez niego, mówiąc to tobie i mnie. Oto odpowiedzialność każdego z nas za przyjęcie tego daru i zauważ, co czytamy w tym samym liście do Rzymian, co mówi rzymska droga do zbawienia. Zauważ obietnicę Bożą w Rzymian 10, wersecie 9. Jeśli wyznasz ustami swymi Pana Jezusa, że Jezus jest Jahwe i uwierzysz w sercu swym, że Bóg zbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Czyż to nie jest niesamowite? Biblia mówi nam po prostu, jak Paweł napisał do Rzymian o zbawieniu, że jeśli wyznamy naszymi ustami imię Jezusa Chrystusa, który umarł, który został pogrzebany i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, który wziął na siebie nasze grzechy, jeśli wyznamy go naszymi ustami.
To coś więcej niż tylko nasze usta, ponieważ w liście do Rzymian, rozdział 10, werset 9 jest napisane: i wierzcie w swoim sercu, że Bóg zbudził go z martwych. Oto obietnica. Będziesz zbawiony i będzie ci przebaczone. I są dwie rzeczy, które są ważne dla tego, który ma zrobić. Jest numer jeden, aby uwierzyć w naszych sercach szczerze i wyznać to naszymi ustami do Boga, aby powiedzieć Bogu. Przyjmuję Chrystusa, który umarł za moje grzechy. Bóg daje nam zbawienie. Być zbawionym to otrzymać przebaczenie grzechów. Raz musisz uwierzyć w swoim sercu i wyznać ustami, że Jezus jest Panem, Jahwe, i będziesz zbawionym. Czy jesteś zbawiony? Jeśli nie, to zwróć swoje serce do Jezusa. Niech Bóg Cię błogosławi, mój przyjacielu. Dziękuję.